No hej, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny vlog. Taki codzienny, więc miłego oglądania. Takie trochę nietypowe ustawienie kamery, ale będę sobie nadziewać, przekładać farszem te naleśniki Migon i bateria. Także zabieram się za to, za te moje naleśniczki. Dobra, naleśniki przełożyłam. Teraz muszę się z Wami rozłączyć, dlatego że czas podładować baterię, bo mi już miga, także później do Was się jeszcze odezwę. Dobra, łączę się już po naładowaniu baterii. W międzyczasie, nie wiem czy Wam mówiłam, zjadłam te naleśniki, wyszły pyszne. Powiem Wam, że no to mleko migdałowe. Znaczy ja, wiecie, mam taki smak, że jakby nawet jak wytrawne na dzień jest, tak jak szpinak, to mi to smakuje, ale jeśli chcecie zrobić takie naprawdę słodkie, pyszne naleśniczki, to Wam polecam to mleko, bo tam jest chyba cukier w składzie. To się idealnie to nadało do, wiecie, do dżemu, żeby takie po prostu na słodko zrobić naleśniki. No ja... no i co no? Jest wolny czas, to człowiek odpoczywa. Chciałabym sobie gdzieś wyjechać, powiem Wam szczerze, bardzo bym chciała Gdańsk zwiedzić. Dlatego, że jakoś ten klimat tego miasta i ten rynek i to wszystko tak jakoś jest bardzo w moim guście. A też słyszałam od moich koleżanek, że naprawdę jest super. I ostatnio paznokcie fioletowe nowe, to Wam pokazywałam chyba w poprzednim filmie. Miałam się zabrać za montowanie. Więc może się za to zabiorę, tylko muszę laptopa podłączyć, bo się też rozładował. Wczoraj oglądałam Netflixa do późna. Oglądałam film Miłość do kwadratu polski na Netflixie i powiem Wam, że ciężko przez to przebrnąć. Dlatego, że ten film po prostu jest tak drewniany. Tak, wiecie, no... Jakby się trudne sprawy oglądało. Strasznie aktorzy grają słabo. No i niestety ciężko, ciężko się to ogląda. No wiecie, no każdy lubi co innego, ale nawet osoba bez doświadczenia chyba lepiej by te dialogi przekazała niż ci aktorzy, którzy tam są kurde zatrudnieni. Nie wiem jak wy to oceniacie. Jak widzieliście ten film, to dajcie znać. Jak dla mnie po prostu... Strasznie mi się ziewa. Pogoda taka, powiem Wam, że jest tak pół na pół. Trochę szaro, trochę deszczowo, trochę słonecznie, tak pół na pół. Później pozmyłam naczynia, jak to wiecie, w każdym domu. Zazdroszczę ludziom, którzy mają zmywarkę. I powiem Wam, że odkryłam stronę. Gdzieś tam mi się przewalała na Instagramie. I jak dobrze pójdzie, jak mi się uda to ogarnąć, to na Vlogmasach będzie fajny chyba niespotykany kalendarz adwentowy. Bo znalazłam właśnie fajne miejsce, tylko że będę musiała to sprowadzić z Holandii, mi się wydaje. Bo ten cały content, który tam jest, to wydaje mi się, że ta kobieta mówi po właśnie niderlandzku, holendersku, no nie wiem jak to się mówi, ale... No jest dużo fajnych rzeczy tam. Jak złożę sobie zamówienie, czy jak będę składała już to zamówienie, to Wam pokażę. Ale jakby się udało. Znaczy muszę jeszcze poczekać, bo no wiadomo, że okres świąteczny, no jeszcze kawałek. Ale myślę, że już jesienią, gdzieś październik, to już myślę, że spokojnie będę składać zamówienie. No i będzie fajnie, na pewno będą vlogmasy w tym roku. Już tak myślę powoli, jak to wszystko fajnie Wam urozmaicić
i myślę, że będę bardziej szła w teren. W tym roku mam taki plan, żeby właśnie pokazać wam jarmarki. W ogóle to znaczy, no wiecie, no zależy czy ten jarmark będzie, ale no zakładając, że będzie, no to pójdę w teren. Zresztą i tak będę wychodzić, bo sobie, wiecie, obiecałam, że chociaż raz na jakiś czas jakiś wychodzony film będzie. Teraz włączyłam sobie Kuchenne Rewolucje. Powiem wam szczerze, że ja jestem takim trochę freakiem, jeśli chodzi o te rewolucje, i bardzo często to oglądam. I niektóre odcinki, wiecie, się powtarzają, to już niektóre znam na pamięć i wystarczy mi jedno zdanie i ja już rozpoznaję, co to jest za restauracja. Także jestem trochę, wiecie, pod tym kątem. No ale wiecie, no lubię jakoś gotowanie. Od zawsze mnie interesowało, zresztą jak byłam dzieckiem, to też pomagałam mamie właśnie robić makowce, jakieś jabłeczniki. Zawsze gdzieś tam, wiecie, surowe ciasto podjadało. No, tak jakoś było. I tego pasja do gotowania mi została. Oczywiście muszę się wziąć za tą moją serię, ale powiem wam szczerze, że no nie wiem, nie wiem po prostu, czy wam odpowiadają takie zwykłe dania, które po prostu każdy gdzieś tam w domu robi i chcecie tylko zobaczyć po prostu, jak ja to robię, bo ja nic jakoś tak wyszukanego, no, w moich kulinariach nie ma jakiegoś takiego wyszukanego menu. Także piszcie, piszcie w komentarzach koniecznie wasze zdanie. Powiem wam, że tam jeszcze w rogu stoją te paczki z prezentami. Ja tego jeszcze nie odpakowałam, ale wiecie, bo to o to chodzi, że ja, wiecie, zaraz się przeprowadzam i nie chcę znowu sobie, wiecie, rozstawiać sobie tych rzeczy. I już muszę zrobić taką konkretną przeczeskę, więc myślę, że jeszcze w sierpniu pojawi się film z segregacją ciuchów, z przeczesywaniem tych wszystkich rzeczy, które mam. I po prostu wtedy włączę kamerę i z wami się po prostu połączę. No myślę, że to jest dobry pomysł. Też napiszcie, żeby zrobić takie, wiecie, przeselekcjonowanie różnych rzeczy przed tą przeprowadzką. No. To będzie tyle w tym vlogu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam oczywiście do subskrypcji, do kciuka. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!